dobry, witajcie. Tak jak mogliście zauważyć, podczas gdy ja się szykowałam do stanu użyteczności, Andrzej został bohaterem domu i pozbył się choinki. Zrobiło się tu nagle bardzo dużo miejsca. Bałwanki też już są zapakowane, wszystko jest w worach na śmieci i tylko czeka na to, żeby to wywieźć do dziadków i do rodziców, bo my nie mamy gdzie tych rzeczy trzymać. No, ale zrobiło się turbo fajnie. Tak, jest dużo luźniej. Co nas cieszy, dlatego że dzisiaj wpadają do nas sąsiedzi, będziemy gotować pidę, co na pewno wam pokażemy i mamy nadzieję spędzić wieczór w miłym towarzystwie. Ale najpierw sprzątanko, ja tak. Idę do łazienki. Andrzej idzie do łazienki, no nie wiem, czy powinnam to pokazywać, nie. Ale... Nie? Nie. Nie? Nie, tam już za dużo syf. Trzeba tu zrobić porządek, trzeba będzie ogarnąć rzeczy w kuchni. Już te rzeczy kalendarzowe pochowałam gdzie trzeba, więc jeszcze, no właśnie, jeszcze tylko to. Już zrobiliśmy wcześniej pranie, także z praniem jesteśmy na zero. Nie ma absolutnie nic, jeżeli chodzi o rzeczy do prania. Andrzej leci do łazienki, naprawdę nie będę jej wam pokazywać, bo tam to wygląda źle. Poduszek jeszcze nie schowaliśmy, jeżeli chodzi o świąteczne rzeczy. One jeszcze chwilę z nami zostaną. I chyba się wezmę też zaraz za tą półeczkę i pochowam te wszystkie akcenty świąteczne. W ogóle tutaj doszło do wypadku i tak źle to odłożyliśmy. Mamy kwiecień, choć mamy styczeń. Jeszcze styczeń. No, dobra. Zabieram się za to wszystko. Wrócę do was pewnie wtedy, kiedy już wszystko będzie ogarnięte i będę się brała za gotowanie. Ale w sumie zanim się wezmę za gotowanie, będę musiała jeszcze iść do Biedronki, żeby dokupić sobie produkty do tego gotowania. Wracam do was. Pokazać, jak to wygląda, chociaż idealnie czysto to tu nie będzie, bo właśnie będę się brała do gotowania, ale jeżeli chodzi o salon, to wszystkie te ozdoby świąteczne zniknęły. Kwiatek wrócił na swoje miejsce. Powinnam jeszcze zrobić porządek w tej półce, żeby rzeczy Andrzeja mogły się w niej znaleźć, ale Andrzej twierdzi, że już nie ma sensu tego robić. W sensie, żyliśmy tak przez 3 lata, możemy żyć przez kolejne pół roku, a już będziemy mieli swoje mieszkanie, to może jakoś sensowniej uda się to wszystko zorganizować. Tak wygląda salon, poskładałam kocyki, tu leży moja bluza. Przed chwilą się rozebrałam, bo od tego latania zrobiło mi się trochę ciepło, ale wcześniej było mi no jednak tak chłodno, przez to, że no wiecie, choinka była mocno zakurzona, to ciągle chciało mi się kichać i wietrzyliśmy mieszkanie. Większość rzeczy stąd wyparowała. A w zasadzie znalazło swoje miejsce. Rozłożyłam sobie już stolnicę, dlatego że będę na niej potem pałkować moje ciasto. No i właśnie tutaj też już sobie przygotowuję rzeczy, które będą mi potrzebne do farszu. Także Andrzejek sobie coś zje i ja w tym czasie sobie wszystko powyciągam i zabiorę się właśnie za to, co będzie w środeczku tych naszych łódeczek. No, już mi się nagrzewa patelnia. Sorry, ale o Boże, ryczała naprawdę strasznie. Nie wiem, co by było, jakbym musiała to rączkami kroić. Szczęście jest termoprzyjaciel, który zrobił to za nas, ale przez to się skumulowały o parę cebuli, jak odkradliśmy denko. To był dramat. Wlewam oliwę z oliwek na patelnię. Robię, ale w zasadzie nie na patelni. Wlewam do łoka. Woka, no. Woka, łoka. Łaka, łaka. W każdym razie tego farszu wyjdzie dużo. I po prostu w takim naczyniu, tak to nazwijmy, będzie mi wygodniej. Więc niech to się nagrzewa i za chwilę to cholerstwo przerzucimy. Jeżeli chodzi o przepis i o to, jak to wygląda, to może spiszę przepis po prostu w opisie. Tutaj mamy 2 czy 3 w końcu? No 3, ale mieliśmy malutkie cebule. 3, ale takie malutkie cebule. W przepisie są 2, no ale właśnie nasze były mini, więc daliśmy jedną więcej. Mam przygotowaną już fasolę czerwoną, kukurydzę. O, wyłączyłam sobie kuchnię. Ojku. Wszystko już pokroiliśmy. W zasadzie nie było tego dużo, no bo właśnie cebula, 5-6 ząbków czosnku, ja mam takie małe skrawki, więc użyję to wszystko. I do tego jedna czerwona papryka, no i mięso i dużo przypraw. Ale to do wszystkiego zaraz przejdziemy. Teraz wrzucę sobie moją cebulę.
I jak mi się chwilę podsmaży, to wtedy dodam do tego czosnek. Przeciśnięty, potem, przez praskę. Oczywiście, że tak. A potem już wjedzie mięso. Mamy tu już nasze mięso. Ono już jest, jak widzicie, podsmażone. Jeszcze jest trochę różowe, ale nie będę się tym przejmować, tylko już wleję passatę, bo to się jeszcze będzie chwilę gotować. Wlewam cały słoik. Jeżeli chodzi o to mięso, to jego tam powinno być 500 gramów. Ja mam go, przyznam się, bez bicia trochę więcej. Miałam taką paczkę, którą kiedyś dała mi babcia. Więc trochę te 500 przekroczyliśmy. Ale to będzie, nie szkodzi. Po prostu będzie w tym przypadku to ciut bardziej mięsne. Dobra, tutaj mamy passatę. Za chwilę będę dodawać moje fasolki. O, w sumie słusznie, bo to dosyć mocno szumi, więc nie chcemy, żeby było tak, że nie będziecie słyszeć, co się tu dzieje. Wrzucam od razu, słuchajcie, wszystko, dlatego że jakby jest istotne, żeby to się wszystko ze sobą przygryzło. To się będzie tak sobie bulbulać przez najbliższe pół godzinki. Będziemy tu dawać bardzo dużo przypraw. To jest bardzo takie, jakbym powiedziała, właśnie aromatyczne danie. Więc nie będę tu zwlekać z tymi dodatkami. Tylko wszystko to wrzucę na tą patelnię. W ogóle mamy dużo tego mięsa i tak sobie myślę, że warto byłoby dolać trochę jednak passaty jeszcze. Ale powrzucam wszystko i dopiero zobaczę, jak to będzie wyglądało. Paprykę też tu od razu wrzucę, a co ja się tam będę rozdrabiać. Niech to wszystko sobie dochodzi i jak widzicie, mam tego pełen wok. Z tego naprawdę sporo. Dlatego właśnie zalecam to robić w takiej formie, a nie na patelni, bo po prostu się nie zmieścicie, chyba że macie taką patelnię z wysokimi ściankami. Tak, z wysokimi ściankami. Tak, brakowało mi słowa, dziękuję Andrzeju. No to wtedy można próbować. No a taką mamy od niedawna, taką, którą chyba nawet można wkładać do piekarnika, nie? No, ale zazwyczaj właśnie robię to w tym naczyniu. Tak jest mi wygodnie i niech tak zostanie. Pójdę po pastetę, jednak trochę jej tutaj doleję, bo przez tą ilość mięsa jest to bardzo gęste, a chcemy, żeby to było też takie, wiecie, trochę jak sos. Więc dolejemy tych pomidorów i wrócę do was, jak już będę miała przygotowane moje przyprawy. Mój farsz zrobił się lekko bardziej czerwony, a to dlatego, że ja już dodałam część przypraw. Powiem wam teraz z moją ściągawką, żeby niczego nie pominąć, co takiego tu jest. Więc tak, mamy tu pietruszka, w przepisie są 3 łyżki. Ja dałam trochę świeżej takiej, wiecie, z donicy. Oskubałam dosłownie całą doniczkę i trochę takiej suszonej. Kolendra suszona albo w doniczce. Ja mam, w doniczce nie było, jak teraz patrzyliśmy, więc rozbiłam sobie tutaj kolendrę w nasionach. Ona ma bardzo, moim zdaniem, ładny, taki charakterystyczny smak i zapach. Nie wszyscy to lubią, to jest taka bardzo charakterystyczna chyba dla Turcji przyprawa. Kumin albo kmin rzymski, to nie to samo co kminek. Pieprz, sól, papryka słodka, ostra, pieprz, kajen. To tyle, jeżeli chodzi o przyprawy. I jeżeli chodzi o te przyprawy, to dawałam to wszystko póki co po łyżeczce, takiej małej. Ja już sobie tego próbowałam i wiem, że czegoś mi tu jeszcze brakuje. Na pewno brakuje mi właśnie tej kolendry, której jeszcze nie wsypywałam. Więc wszystko to, co ubiłam, teraz tu dodam. I słuchajcie, tak naprawdę to jest danie, które powinno być daniem takim bardziej ostrym i ja właśnie lubię, jak jest dużo tych przypraw. Zawsze dosypuję więcej tej kolendry i kminu rzymskiego mielonego, bo to są takie właśnie charakterystyczne, powiedziałabym, nietypowe dla nas przyprawy, które nadają temu charakteru. I teraz zaczyna się najzabawniejsza część, czyli próba stworzenia tego smaku. Polega to tylko i wyłącznie na tym, że dosypuję potem wszystkiego po trochu i co chwila próbuję. Wydaje mi się, że nie da się tego, tak wiecie, zrobić na zasadzie, że półtorej łyżeczki tego, półtorej tego. Nie, to wszystko zależy, jak tam, nie wiem, jak słodka jest kukurydza, jak tam fasola, czy passatę macie słodszą, czy bardziej
octową, także no tylko próby nas uratują. Także teraz będę sobie tego wszystkiego dosypywać. Ja na pewno, ja lubię jak to jest ostre, więc na pewno dosypię sobie pieprz kajen mam tutaj. Nie będę tego robić już, wiecie, tak na łyżeczki, bo to by było trochę niebezpieczne, więc teraz już w znacznie mniejszych ilościach będę to sobie wsypywać, bo tak się wydaje, że to jest tylko łyżeczka, ale to potem robi ogromną różnicę i bardzo łatwo jest niestety przesadzić. Na pewno dosypię sobie też kminu, bo to jest zapach i smak, którego ewidentnie mi tu jeszcze trochę brakuje. Na pewno nie dodawałabym soli już. Zobaczę, może jeszcze pieprzu? Możliwe, że zaraz do dziubię jeszcze w moim... Boże, jak to się nazywa? Moździerzu. W moim moździerzu jeszcze trochę kolendru. Boże, ja bardzo lubię ten zapach i ten smak, ale wiem z Kuchennych Rewolucji Magdaleny Gessler, że bardzo często jak są knajpy, które podają takie orientalne jedzenie, to mimo, że to jest właśnie na przykład, nie wiem, charakterystyczne dla jakiejś tam meksykańskiej, marokańskiej, nie pamiętam dokładnie dla jakiej kuchni przyprawa, to ludzie boją się tego używać, dlatego że Polacy niekoniecznie ten smak lubią. Chyba więc... gruzińskiej. Gruzińskiej? No, Gruzini chyba lubią kolendry. No, dużo, dużo w Turcji jest też kolendry w tym. To prawda. W każdym razie. Jakby robicie to pod siebie. Ja tą kolendrę lubię i ja ją tutaj jak najbardziej dosypuję. Dolałam też tutaj tej passaty, tak jak mówiłam, więc możecie zobaczyć, że to już nie jest taka zbita konsystencja, tylko ona jest trochę lejąca. Jak ja tu moją łopatką sobie ruszam, to widać, że jest tu taki lekki sosik. No i co? Co? Ile się to będzie teraz? Ja to trzymam zazwyczaj, może tak, zaczynałam, jeżeli chodzi o, ja mam indukcję, więc zaczynałam wszystko smażyć, czyli tam cebulkę, czosnek, mięso na piątce. Jak dolałam sobie już reszty, wtedy zmieniłam przez jakiś czas kopertało to sobie na trójce, a teraz już na dwójeczce, no bo, no właśnie, chcę, żeby to było ciepłe, chociaż tak naprawdę to potem jeszcze wskakuje do pieca i piecze się w takiej dosyć dużej temperaturze, więc to nie musi być gorące, jak przygotowujecie tą bidę, ale ja po prostu lubię, jak rzeczy są ciepłe, kiedy je próbuję, a ponieważ masz co chwila degustuję to, co mi tam z tego wychodzi, no to wolę, żeby to było cieplutkie. Więc co? Może coś najgorsze w tym. Jecie i zastanawiacie się, czego wam brakuje, bo macie takie poczucie, że dobre, ale czegoś więcej to powinno być. Tylko czego? Dlaczego to nie jest takie proste? Dodziubię tej kolendry troszeczkę, bo wydaje mi się, że to może być to. Wsypałam jej sobie o tak tyle. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Jak rozdziubiemy, to na pewno trochę zmieni. Jakby będzie się wydawało wizualnie, że jest tego więcej. No i dobra, dosypuję. No i będziemy kombinować. Wydaje mi się, że jeszcze ten kumin powinien troszkę... Kmin rzymski. Tutaj jest napisane kmin rzymski. Ale kumin to też jest chyba prawidłowe określenie na to. No, więc teraz będę po prostu dosypywać i próbować. Ja lubię, jak to jest ostre. Więc na pewno będę kombinować też z ostrością, chociaż postaram się dzisiaj nie przesadzić, bo będzie u nas Grzesiu i Paulina i o ile Grzesiek uwielbia ostry tak samo jak ja, o tyle Paulina może tak troszeczkę mniej. Więc postaram zrobić się to tak, żebyśmy wszyscy czworo byli w stanie to zjeść. No, no dobra, niech sobie to chwilę pokoperda, niech się przeje i za chwilę znów będę próbować. I tak naprawdę już nic więcej się tu nie wydarzy. W międzyczasie, jak ja tutaj walczyłam z tym farszem, Andrzej w Thermomixie zrobił ciasto. Wspominaliśmy o tym? Chyba jeszcze nie. Tak, można je zrobić, można je wyrobić ręcznie, możecie użyć do tego takiego zwykłego miksera, tylko wiecie, nie z tymi ubijaczkami, tylko z tymi takimi spiralkami właśnie do wyrabiania ciasta. Jeżeli chodzi o składniki na ciasto, to już wszystko będzie w opisie, nie pamiętam tego tak z bańki, więc wam nie podpowiem. Ciasto się wyrabia i ono potem rośnie jakieś 40-45 minut. No musicie obserwować w misce, jak tam mu idzie. Nasze już jest gotowe, właśnie wspomogliśmy się naszym urządzeniem, bo skoro już je mamy, to dlaczego nie skorzystać, żeby ułatwić sobie trochę życie. Postawiłam miskę na kaloryfer, trochę go podkręciłam, żeby tam mi drożdże szybciej rosły.
No. I spotkamy się pewnie już, jak będę rozwałkowywać moje łódeczki. A, poczekajcie, jeszcze dodam może, że to jest to. Jest na 8 takich łódeczek. Przepis na ciasto jest na 4 łódeczki. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie nigdy tego przejeść, tak wiecie, na raz, bo jedną idzie się najeść, dlatego zawsze mamy towarzystwo, kiedy to gotuję. No, więc część tego farszu i to całkiem spora, aż połowa mi zostanie i będziemy dojadać to jutro, ale łódeczki będą tylko 4. No. To zaraz do Was wracam. Mamy już nasze wyrośnięte ciasto, podzieliłam je na 4 części i teraz sobie to rozwałkowuję w takie, no powiedzmy, chude prostokąty. A to wszystko dlatego, że potem właśnie wykłada się to farszem i zwija tak, żeby to wyglądało jak łódeczka. I żeby Wam to pokazać, to przygotowałam sobie już wcześniej 2 sztuki. Zawsze je piekę po 2. W piekarniku na 220 stopni z termoobiegiem chyba przez jakieś 10 czy 12 minut. Na wierzch posypałam to jeszcze mozzarellą. I to w zasadzie tyle. Żadnej większej filozofii tu nie ma. Jak widzicie, to jest tak duże mniej więcej jak ta blacha. To sobie jeszcze oczywiście podrośnie, no i gwarantuję, że będzie pyszne. A no, ja teraz zmykam, wsadzę to do piekarnika i pokażę Wam już upieczone. A potem już zniknę, bo zajmę się jedzeniem. No, to do zobaczenia. Mam już moje łódeczki, które wjechały prosto z pieca. Przyznam, że te pierwsze prezentowały się wizualnie lepiej, ale nie pomyślałam o tym, żeby nagrać, bo byłam zbyt głodna. Także musicie mi to wybaczyć. Te mi się tutaj trochę rozjechały, ale to nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest to, że to jest po prostu smaczne. A rozjechały się dlatego, że napakowałam tam dużo farszu, to znaczy, że będzie pycha. No. Także to tyle, jeżeli chodzi o nasz kącik kulinarny dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo. Jutro będziemy pewnie jeść to ponownie, ale już nie będę tego nagrywać, no bo po co? Także bardzo Wam dziękuję za tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No, nagadałam się. To do zobaczenia.